Cyprian Kamil Norwid, za życia niedoceniony człowiek, zaś po śmierci wielki twórca. Znajdujemy się w Wyszkowie, miejscu, dla którego Norwid jest wielkim autorytetem. Są tu pomniki, osiedle, jak i szkoła jego imienia. Cyprian Kamil Norwid, urodzony w 1821 roku, był poetą, myślicielem, ale i malarzem. Twórczość Norwida została zauważona dopiero pod koniec XIX wieku. Norwid wyprzedził kulturę o kilkadziesiąt lat, dlatego jego dzieła nie zostały za życia zrozumiane. Zmarł w Paryżu, opuszczony i zapomniany. Na jego pogrzebie pojawił się jedynie pracownik socjalny cmentarza. Wcześniej opiekowały się nim siostry zakonne. Norwid, jako poeta przeklęty, został patronem młodej Polski. Cyprian Kamil Norwid. Za życia nędzarz, po śmierci bogacz.